Ola, ola, 30 listopada 2019 rok, wyspa Gran Canaria na Atlantyku, miejscowość Las Palomas i początek promenady Anglików. Promenada ma kilka kilometrów. Rozpoczyna się tam, daleko, na tym cyplu, a kończy przy latarni morskiej Faro de las Palomas. Oj, kot! Ale pan, panie kocie, ma szczęście, że tu nie ma mojego kubusia. Ale by pana pogonił. Tam, daleko, na tym cyplu, znajduje się słynna plaża, Playa del Ingles i przepiękne wydmy Las Palomas, największa atrakcja wyspy. No co oni robią? Jakaś sesja fotograficzna. Dzień na wyspach jest krótki, ledwie 10 godzin, za chwilę dość szybko ściemni się. Hola, hola, jak mówią Hiszpanie, to zdjęcia z korytarza trzeciego piętra hotelu, w którym przyszło nam rezydować. W oddali góry oraz autostrada, która prowadzi ze stolicy Las Palmas na północ w kierunku Puerto Rico. To lobby hotelowe, bardzo przestronne, w którym jest bar. Po południu można tutaj spędzać mile czas. Teren hotelu nie jest wielki, ale naprawdę zadbany. Bardzo do perfekcji. Wszędzie piękne roślinki, alejki, fontanny, oczka wodne. Sama bryła hotelu, taka modernistyczna, prawie jak soc realizm. Może przesadzam trochę. Tu mamy tak zwany pool bar. A tak w ogóle dzisiaj rozpoczął się ostatni miesiąc tego 2019 roku. Dzisiaj wyjątkowa cisza, bo animatorzy mają dzień wolny, boż jest niedziela.
to okolica Pulbar. Każdy metr powierzchni tego placu hotelowego wykorzystany do maksimum. Tutaj schodkami schodzi się na takie miejsce bardziej zaciszne. Tak naprawdę hotel przylega do drogi, a w oddali autostrada, ale jest nieźle oddzielony od tego hałasu z zewnątrz, zwłaszcza jak gra muzyka. W tej części jakieś budowle o niepewnym przeznaczeniu. Pewnym czy niepewnym przeznaczeniu, ale jest tutaj taka sympatyczna ławeczka, gdzie można spożywać napoje, opalać się i delektować widokiem na ten basen hotelowy. Z tej zaś strony tradycyjnie strefa ciszy, no i taki kącik dla maluchów. Ze strefy basenów można przejść do restauracji. W tym miejscu odbywają się wieczorne imprezy rozrywkowe. Ola, hotel bez nazwy, bo nie ma nigdzie napisu, że to Avora Continental. Tutaj byliśmy przez tydzień, dzisiaj ostatnie 24 godziny na Grand Canaria. Jutro o tej porze będziemy już na lotnisku. Wybieram się dzisiaj po raz pierwszy w czasie pobytu na plażę nad oceanem. Małą alejką idzie się na plażę, niecałe 2 minuty, 200 metrów, może 250. Wszędzie hotele. Jesteśmy na południowym krańcu wyspy, gdzieś tam na wschodzie, daleko, ze 300 km brzegi Afryki. Tu zaczyna się pasaż Suiza.
ten długi, kilkukilometrowy pasaż biegnący w pobliżu wydm Maspalomas. I prowadzący prawie do Faro de Maspalomas, czyli latarni morskiej. A z hotelu, gdzie rezydowaliśmy najbliżej, jest tutaj. I o dziwo, w oceanie sporo pląsających w wodzie oceanu głów, czyli woda nie jest chyba tutaj zbyt zimna. Jestem na plaży, ale nawet przyjemnie nie wieje, żółta flaga, czyli można swobodnie pływać. Prawie bezwieczna pogoda, dużo cieplej niż na basenie. No tylko, że nie ma kiosku z drinkami. Po falochronie nie pozwalają chodzić. A jednak, jak się dokładnie wczytać w ten znak, to jest to znak ostrzegawczy, żeby tu nie łazić, bo jest niebezpiecznie. Ale zakazu jednakowoż nie ma. No to wlazłem w tych klapkach. Czy to jest rozsądne? Chyba nie. Ale na tym skończę. A tam daleko, byłem kilka dni temu, to Playa del Inglés, plaża Anglików. Ta szkoła kitesurfingu. Później taki cypel, on zakręca i idzie dalej brzeg. Długa plaża, w tym plaża nudystów. W stronę latarni morskiej Faro de las Maspalomas. Przed chwilą wyszedłem, byłem z wody, jest zdecydowanie cieplejsza niż w basenach, ale ma taki kolor szaro-bury. I wejście do naszego Abora Continental. I przybyłem znowu do naszego hotelu, w cudzysłowie naszego. Nie jest nasz, no ale jest to miejsce, w którym rezydujemy. I tu jest zdecydowanie chłodniej niż kilka minut wcześniej nad Atlantykiem.
To jest część lobby hotelowego. W wyspach dochodzi godzina 8. Dopiero co nastąpił wschód słońca. Za 4 godziny odjeżdżasz do dalekiego kraju na północ, gdzie jest nieco chłodniej. Dzień bezchmurny. Jadaliśmy posiłki w restauracji hotelowej. To już ostatnie, dosłownie chwilę przed wyjazdem na lotnisko. Do zobaczenia za jakiś czas na Grand Canaria.